Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Peres, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Jest koniec majóweczki, dlatego trochę smutny klimacik, ale może ten film Wam trochę rozweseli tę niedzielę. Dwa odcinki były takie techniczne, powiedzmy, a teraz wracamy do moich zegarków. Otóż w mojej kolekcji, ale zegarek jest mojej żony. Taki mamy deal. Ja go wybierałem, znaczy kolektywnie go wybraliśmy, ponieważ był to prezent na jej urodziny. Nie powiem, które, bo nie, mam zakaz. Otóż, moi drodzy, ten zegarek to, tak jak w tytule pewnie już zobaczyliście, to Junghans Max Bill. I wygląda tak. Tak, moi drodzy, Junghans Max Bill jest to zegarek, moim zdaniem, po prostu przepiękny. Tak, jest on przepiękny, ma firma Junghans, niemiecka, tak, niemiecka, wiem, że nie wszystkim to leży, ponieważ albo albo Szwajcaria, albo Japonia, a jeszcze są Niemcy, nie zapominajcie, tak w naszym kraju trochę tak, nie wiem czemu, niepopularni, ale niemieckie zegarki też są super. Moi drodzy, jeśli chodzi o zegarki, w zegarkach nie ma koloru skóry, nie ma rasy, nie ma płci. No może płeć jest, ale dobra, mniejsza z tym. Ja jestem po prostu zauroczony tym zegarkiem i sam chciałbym mieć Junghansa. I sam już choruję na niego, ale to są zegarki, które troszeczkę kosztują, na które jeszcze nie uzbierałem. Na ten żeśmy się zrzucali całą familią. No i ja bym tak niesamowicie zadowolony. Ona jaka była zadowolona, ponieważ a ten zegarek odhacza wszystkie te takie checkboxy u niej, bo jest skromny, jest wyrazisty, jest ładny, pasuje do wszystkiego, jest elegancki, jest też trochę sportowy, jest po prostu super. Firma Junghans, założona przez Erharda Junghansa w 1861 roku, na początku tworzyła części do zegarów i zegary. Potem w 1903 roku okazuje się, że są największą firmą na świecie właśnie tworzącą zegary. W 1961 roku poproszono Maxa Billa o stworzenie zegara ściennego, kuchennego zegara ściennego, który pełniłby funkcję też timera. Projekt okazał się tak dobry, że stał się wzorem dla całej linii zegarków firmy Junghans, sygnowane teraz nazwiskiem Max Bill. Moi drodzy, zaczniemy od szkiełka. Otóż szkiełko nie jest szafirowe. Ono jest trochę plastikowe. Tak, ono jest trochę plastikowe, ale nie zawsze plastikowe szkiełko jest złe. Są przypadki i w tym także jest ten przypadek, że plastikowe szkiełko, czyli taki ten plexiglas, jest fajny. Bo zupełnie inaczej się na niego patrzy, zupełnie inaczej pod innym kątem się patrzy. Jak się patrzy pod kątem, a jest takie załamane, te wskazóweczki są takie powyginane troszeczkę. No to jest po prostu super kwestia. Ale się rysuje. No i tu właśnie jest ta kwestia. Ma już dwie rysy. Moja małżonka nosi go już bez ustanku. No ma jeszcze jeden zegarek, który też wchodzi do kolekcji, o którym też pewnie nagram osobny materiał, ale ona go nosi na zmianę z drugim zegarkiem, ale w 70-80% nosi ten. No i przez rok i 3 miesiące, mi się wydaje, już złapała dwie rysy. No i teoretycznie ich nie widać, ale je widać. No plusy i minusy, no bywa tak. Co zrobimy? Nic nie zrobimy. Moi drodzy, czyli tak, jest szkiełko, które jest takim plexiglasem, bardzo łatwo się rysującym. Jest sobie tarcza. No i tarcza i wskazówki. To jest po prostu... ludzie, powiem Wam, jest on mega wyraźny. Jest on czytelny, jest ładny, jest fajny. No nie wiem, ja jestem strasznie zajarany. Jest on malutki w ogóle, bo średnica tego zegarka to 32, 32,5,
32-32,5 mm. Grubiutki on jest, ja wam powiem, jak to elegancki zegarek, jest grubiutki na milimetrów 7? 7 mm. Jest po prostu takim cienkim dziadem. Dobrze, a między uszami ma... Ileż to on tu ma? 17 mm, czyli pasek na 17 mm. Co jeszcze? A, od ucha do ucha długi jest na 35 mm. Tak, 35 mm. Jest to bardzo malutki, elegancki, piękny zegarek. No i dobra. Mamy sobie tarczę. Tarcza jest bardzo ładna, jest piękna, biała, schludna. Tak, jest delikatny napis Junghans, czyli firma naszej, firma tej firmy, nazwa tej firmy, ale ta czcioneczka, to jest taka szara czcioneczka, przepiękna. Mamy na zewnątrz tarczy, mamy minuty i od wewnątrz godziny. Godziny są niebieskie. Są niebieskie godziny. I piękna czcionka. Tu jest taka charakterystyczna kwestia. Ta czwóreczka, którą mam nadzieję wam gdzieś tutaj pokażę, jest po prostu miodzio. I ona występuje we wszystkich tych Junghansach, Max Billach, bo to jest bardzo charakterystyczna czwórka. Tak. Co jeszcze? Mamy okienko daty. Mamy okienko daty i jest... Co jest? Jest białe na białym tle, a data jest w tym samym kolorze, co reszta wewnętrznych cyferek, czyli godzin. Tak. Ja nie wiem, ja jestem bardzo zajarany. Ja ogólnie jestem taki zajarany, jak ja coś pokażę mojej żonie, albo kupię jej coś i to tak wstrzeli się w samocyk. I właśnie to było z tym zegarkiem. Dlatego dla wszystkich tych, co mają małżonki. I te małżonki są dosyć wymagające, jeśli chodzi o kwestie zakupowe, kwestie rzeczy. Małżonki, które nie lubią takiego blichtru i tam brylantów, złota i takich tam, to jest zegarek dla nich. Okej, no dobra. To jeszcze mamy tutaj kwestię mechanizmu. Jak wejdziemy sobie na stronę Junghansa i wejdziemy na ten zegarek, to tutaj mamy kwestię, jakie on ma bajery. I w zakładce technologia mamy informację o mechanizmie. No i to jest mechanizm kwarcowy J643.29. Dobrze, to jak już tyle wiemy, to możemy wejść sobie jeszcze na taką stronę, która się nazywa watchbase.com. I tutaj, jak znajdziemy nasz zegarek, w tym przypadku właśnie Junghans, to tutaj mamy ten mechanizm, którego podstawą jest ETA, szwajcarska ETA 955412. Solidny mechanizm, który jeszcze jest używany w takich zegarkach jak Hamilton, albo Longines. W tych modelach znajduje się jeszcze przeróbka tej ety. Tak, dupka. Dupka jest na śrubki przykręcana. Nie jestem wielkim fanem tego. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnej informacji o tym, żeby ten zegarek miał jakąkolwiek wodoszczelność. Ale tak jak mi się wydaje, moja małżonka i tam umyje ręce i tam jak on się zachlapie, tam jeszcze nic mu się nie wydarzyło takiego. No ale nie jest on wodoodporny nawet na kichnięcie teoretycznie, ale póki co jest dobrze. Półtora roku takiego ciągłego użytkowania jest cały czas na chodzie, także można pomyśleć, że jednak już jakaś tam wodoszczelność jest. Dobrze, co jeszcze mamy? Tak, na dupce mamy informację, że ten zegarek jest designu Maxa Billa. Tutaj na tym zegarku jeszcze pewnie zobaczycie na materiale, który wam pokażę, że tu jest napisane Beza Mango. Tak, jest to grawer. Nie musicie wiedzieć, o co chodzi. Beza Mango i tyle.
Tak. No dobrze, to teraz może minusy tego zegarka. Jak już pewnie się skapnęliście, minusem jest to, że jest plexiglas. Tak, jest to dla mnie minusem, ponieważ bardzo łatwo on się rysuje. Jak już widać, już się zarysował. Moja małżonka nie jest takim lekkoduchem, żeby tak po prostu chodzić i rysować zegarki, więc musiało to być przez przypadeczek, tak zakładam. Tak, i to jest plexiglas. Jeden minusik. Drugi minusik to... A właśnie, nie wspominałem. Ten zegarek... Wracamy. Ten zegarek przychodzi na fajnym, skórzanym paseczku, jest on bardzo delikatny. I co? I jest bardzo, bardzo ładny. Kończy się srebrną klamerką, metalową klamerką, bardzo ładną, niesygnowaną żadnym logiem. No i tak, dobrze, to wracamy do minusów. A drugim takim minusikiem, jak na półtora roku noszenia zegarka, to ten pasek, mimo że jest bardzo fajny, jest naprawdę, na początku on był przefajnym paskiem, to jest on jakoś tak bardzo podatny na zabrudzenia. Moja małżonka nie jest brudnym człowiekiem, jest wręcz przeciwnie, bardzo czystym, schludnym człowiekiem. A jednakoż ten pasek już jest zniszczony. Może wynikać to z tego, że nosi go na zmianę z tylko jednym zegarkiem i tamten jest taki bardziej sportowy. Może to z tego wynikać, ale jak na półtora roku, to dosyć mocno jest zniszczony ten pasek. Trochę farbuje od tych szlówek. Widać to właśnie tutaj po zapięciu, że ten paseczek farbuje. No ale co zrobić? No, nie jest to jakiś skandaliczny minus, ale wolę powiedzieć, że no, jakby się człowiek na niego skusił, to że takie rzeczy mogą występować właśnie, jak porysowane szkiełko i zafarbowany paseczek. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał o tym zegarku. Ja jestem bardzo zajrany i samą firmą Junghans i tym konkretnym zegarkiem. Gdyby on był większy, na pewno bym go sobie nosił. Są takie męskie, większe. Tak, jest po prostu moim zdaniem very, very beautiful. Tak, jest on bardzo ładny. Dobrze. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Możecie to zrobić tutaj klikając moją mordkę, albo tam na dole na kanale jest wielki czerwony napis subskrybuj. Jak dacie mi lajka, to ten lajk się przykłada do tego, że moje filmy są wyświetlane w szerszym gronie i bardziej są promowane, boostowane trochę do góry. No i co, zostawiajcie komentarze, bardzo mi się podobają Wasze komentarze, są jasne, czytelne, miłe. Bardzo sobie cenię właśnie w ludziach kulturę osobistą, także póki co naprawdę jestem bardzo zauroczony Waszymi komentarzami. Czasami mogę o czymś zapomnieć, jak robię recenzję takiego zegarka. Wiem, przypominacie mi o tym, staram się to później jakoś prostować. Tak w przypadku pozdrawiam serdecznie. I tak jak tu widzicie, na górze jest klamerka. Tak. No i co, moi drodzy? Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Bądźcie pozdrowieni. Dashboard.